weszły bezpośrednio pod kuratelę biskupa włocławskiego. Bardzo często ci proboszczowie po prostu materialnie wykorzystywali. I dlatego były te, jeżeli wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że o pieniądze, tak? Że tu były te główne, tutaj dochodziło do tych głównych konfliktów. Proszę Państwa, w ramach tego konfliktu między cystersami a norbertankami odezwał się również proboszcz z Runi. W 1253 roku aż trzeba było ściągnąć do Gdańska biskupa, który musiał zażegnać ten konflikt między już tutaj proboszczami oksywskim i rumskim. Otóż Runia była już wcześniej własnością cystersy poliwskich, więc ten proboszcz miał tylko tą jedną wieś, trochę mało, więc skoro tutaj bracia mają z Oliwy całą część Kępy Oksywskiej, tam kilkanaście wsi w tym czasie było, więc proboszcz chciał też tam sprawować opiekę duszpasterską i wchodził w konflikt z proboszczem oksywskim. Jednoznacznie 31 października 1253 roku biskup Wolimir wystawił dokument, którym pod groźbą kary ekskomuniki zakazał wchodzenia na ten teren proboszczowi z Rumi i określił po raz pierwszy granice parafii oksywskiej, wyliczając wsie należące do tejże parafii. Wyliczając 18 wsi, była to bardzo duża, jak się okazuje, parafia. Tym oczywiście wymienił te miejscowości, które już dzisiaj nie istnieją. 9 lat temu obchodziliśmy 750-lecie Gdyni, Witomina, to właśnie w tym dokumencie ustalenia granic parafii oksywskiej wymieniono po raz pierwszy nazwę Gdyni. Tutaj mapka zaznaczona dla porównania, proszę Państwa, siedziba parafii Oksywie i należące, to już jest oczywiście XIV wiek, czyli 100 lat później, wszystkie miejscowości, które do niej należały. W połowie XIV wieku powstała parafia filialna w Chylonii, pod którą podlegała miejscowość Cisowa, więc tutaj w sąsiedztwie była to jedna z większych parafii. Dla porównania to jest parafia w Wielkim Kacku, to jest w zasadzie, która ma tylko pod sobą trzy miejscowości. I od tutaj no, przepiękny widok na kościółek w Oksywiu, to jest pocztówka z około 1906 roku, z cmentarzem tutaj jeszcze i tak funkcjonującym do dzisiaj. Na jesieni chyba będę miał wykład o cmentarzach gdyńskich, więc szerzej Państwu na ten temat opowiem. Takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii Oksywia była tak zwana lokacja na prawie niemieckim. W 1346 roku przeorysza i prepozyt Jan, to jest właśnie ten Norbertanin, który do tego wie, proszę Państwa, nie mogły samodzielnie rządzić nawet w swoim klasztorze, zawsze musiały mieć chłopa. Tak więc ten prepozyt tam miał dużą rolę odgrywał w klasztorze żukowskim. Nadały przywilej dwóm pewnie Kaszubom po imieniu Radosław i Jakub. I to byli pierwsi sołtysi, znani z imienia sołtysi Oksywia. To było dosyć, to jest jeden z ciekawszych dokumentów, bardzo dokładnie opisuje granice ówczesnej wsi Oksywie. Otrzymali tradycyjnie dziesiątą część wszystkich gruntów, które we wsi się znajdowały, do tego plus jedną morgę łąki, a łąki były tutaj sporym problemem w Oksywiu, bo oprócz tego, że tutaj w tej tak pradolinie kaszubskiej między Gdynią a Oksywią rzeczywiście znajdowało się dużo łąk, ale one były podzielone między Gdynią i Oksywią. Oksywianie swoje łąki mieli też po drugiej stronie Kępy Oksywskiej, aż tam pod tak zwaną bekę, tak? Czyli za Zarewą. Tam również Oksywianie mieli swoje łąki. Otrzymali 1/4 dochodu z dwóch karczem, które tam istniały, czyli to były spore dochody, bo karczma, jak wiadomo, zawsze były dobre dochody. Wolne rybołówstwo, przy czym 1/4 tych złowionych, tych większych ryb musieli sołtysi oddawać do klasztoru, z tych mniejszych 1/10.
Natomiast chłopi tutaj raz w roku, Dzień Świętego Marcina, który to jest 11 listopada, musieli oddawać właściwie głównie daninę w naturze w postaci zboża. Z każdego zboża wchodziły 4 korce żyta, owsa, 3 jęczmienia, pół grochu i pół pszenicy, proszę Państwa, na Kaszubach, zwłaszcza tych środkowych, południowych, pszenica w tym czasie, właściwie do dzisiaj, to praktycznie jest roślina nieznana. A tutaj kępa Oksywka to świadczy o tej urodzajności tej ziemi, o bogactwie wsi Oksywie, że nawet tą już w średniowieczu pszenicę uprawiano na kępie oksywskiej. W średniowieczu oprócz tego musieli ci chłopi oddawać 8 skońców monety obiegowej. W 1594 roku mówi się, że to jest 15 groszy. Czyli to było dosyć dużo na tamte warunki. Oprócz tego po raz pierwszy się mówi o uposażeniu miejscowego proboszcza. Dostał 3 wolne włóki ziemi. Jedna włóka to jest około 16,8 hektara. Więc to było dla proboszcza. Oksywie nie było dużą wsią. Miało tylko 25 włók. Dla porównania Gdynia miała 40, ale gorszej jakości ziemi. Więc to była rzeczywiście niewielka wieś. Cały, proszę Państwa, proces przenoszenia wsi na prawo niemieckie właśnie nastąpił za czasów krzyżackich, w połowie XIV wieku. To była jedna z najpoważniejszych reform, jakie przeprowadzono w średniowieczu. Tu może to nie jest tak widoczne w przypadku Oksywia, które dla klasztoru musiało odstawiać bardzo dużo tych danin na górze, ale generalnie krzyżacy dążyli do tego, żeby wszystkie te skomplikowane naturalia przekształcić w czynsz pieniężny. Co służyło, proszę Państwa, rozwojowi takiego obrotu, po prostu powszechnił się obrót towarowo-pieniężny od tego czasu w państwie krzyżackim. Ten przywilej średniowieczny został odnowiony w 1594 roku. Tutaj Państwu zaprezentowałem taką małą próbkę w języku polskim z tego czasu, właśnie, która tłumaczy, dlaczego został przywilej odnowiony w tym 1594 roku. I tutaj czytamy. Iż przyszedłszy do nas uczciwy Kacper Sołtys, nasz oksywski, pokazał nam przywilej piszmem niemieckim pisanym, dla starości jego pokazany i prosił nasz pokornie, abyśmy jemu przywilej nowy dali. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, okazuje się, że ten oryginalny przywilej z 1346 roku, którego już dzisiaj nikt by nie zobaczył, jeszcze w tym 1594 roku był, ale prawdopodobnie nikt go już nie umiał czytać, bo był po niemiecku, więc w klasztorze żółkowskim, oczywiście za odpowiednią opłatą, wystawiono mu nowy w języku polskim, kopię tego nowego przywileju, na szczęście, proszę Państwa, wprowadzono do tak zwanego kopiariusza żółkowskiego, kopiariusza klasztornego, który przetrwał szczęśliwie do naszych czasów. Oryginały, każdy sołtys przechowywał się je w domu. Była tak zwana słynna skrzynka sołecka, w której zawsze przechowywano najważniejsze dokumenty całej wsi. Głównie chodziło o te przywileje, które na sołectwo. To było ważne dla tej rodziny, bo urząd sołtysa był dziedziczny, więc ten dokument był przekazywany z pokolenia na pokolenie. No i wiesz, jedynie nieszczęście w postaci pożaru czy powodzi mogło zniszczyć taki dokument, ale starano się takie dokumenty zabezpieczyć w postaci tych kopii. Jeszcze w XIX wieku bardzo wiele sołectw posiadało w swoich siedzibach te dokumenty. Tutaj na zdjęciu, to jest ulica Muchowskiego 9, to jest właśnie siedziba sołectwa tego historycznego w Oksywiu. W tej chwili to jest, nie wiem, to ostatnimi właścicielami w XIX i na początku XX wieku była rodzina Śliwińskich.
Jeszcze jest spadkobiercy, na pewno jeszcze są. To tutaj jest pani Jeziorańska, która mnie oprowadzała po Ksywiu i mówiła to, gdzie mieszkał. Miałem też okazję, żeby poznać to wszystko. Więc pani Michalina Jeziorańska jest podwórkinią rodu Blaszów. A ród Blaszów był, miał przywilej sołecki od 1700 roku. Przy czym ród Blaszów chyba w 1861 roku wymarł w linii męskiej. Zostały tylko córki, więc one powychodziły za mąż i stąd nazwisko właścicieli tej posesji się zmieniło. To jest pierwsza strona tego słynnego kopiariusza żukowskiego, którego w zasadzie ja będę czerpał główny materiał do tej publikacji, o której wspominałem. Muchowskiego dziecka. Proszę Państwa, z ciekawszych też dokumentów, jaki się zachował zarówno w archiwach Norbertanek w Żukowie, jak i Kartuzów, w dzisiejszych Kartuzach, wtedy Rajmari, jest dokument z 7 stycznia 1414 roku, który dotyczył ustalenia granic między wioskami Oksywiem a Gdynią. Główna fala procesów o granice nastąpiła na wszystkich terenach Polski w zasadzie gdzieś tak od XVI, a w XVII-XVIII wieku już na dobre się rozpętała. Zachowane księgi sądowe są, proszę Państwa, pełne różnych konfliktów o granice. Otóż w tych wszystkich przywilejach średniowiecznych granice poszczególnych wsi były podawane nieprecyzyjnie. A to do jakiegoś dębu, a to do jakiegoś jeziorka, rowu i tak dalej. Proszę Państwa, przez kilkaset lat w naturalny sposób, no dąb się pewnie obalił, kamienie gdzieś się rozsypały, chopce też gdzieś uległy zniszczeniu, więc dochodziło też pewnie do przesunięć na swoją korzyść i nietrudno już było o konflikt na widły i co tam pod ręką było. Więc tutaj już bardzo wcześnie, już w XV wieku doszło do jakichś rękoczynów między Gdynianami a Oksywianami. I żeby tutaj zgorszenia nie było i grzechu, więc przedstawiciele klasztorów zjechali się do Żukowa i ustalili te granice. Zostały wytyczone poprzez rosnące, właściwie to na tych łąkach, jakieś sosny, jakieś kopce z kamieni. I jak gdyby zażegnano na ten czas konflikt między mieszkańcami wsi i on dopiero w XVIII wieku jak gdyby na nowo musiał zaistnieć, bo w 1731 roku ponownie zebrały się oba konwenty klasztorów Żukowskiego i Kartuskiego, przy czym tu już zatrudniono profesjonalnych mierniczych do tego, żeby odnowić tą granicę. Proszę Państwa, to jest nawet sporządzono specjalną mapkę. To jest najstarsza mapa Oksywia i Gdyni. Tutaj siedlisko Gdyni, tu siedlisko Oksywia i przebieg granicy. Do tej mapy był dołączony bardzo dokładny dokument, którym punkt po punkcie był opisany ta cała granica. Proszę Państwa, bogactwo Oksywia polegało też na funkcjonowaniu w tej wsi młynów i dwóch karczem. Młyn funkcjonował już od średniowiecza, przy czym mamy niewiele informacji, nie mamy, poza tym, że był, nie wiemy nic więcej. Dopiero w roku 1629 jest taki bardzo ciekawy kontrakt, tak zwany emfiteutyczny, czyli taką długoletnią dzierżawę, można powiedzieć nawet dziedziczną dzierżawę, podpisał klasztor żukowski z Hansem Kochem. I w tym dokumencie po raz pierwszy możemy zapoznać się, jakie obowiązki spoczywały na młynarzu oksywskim. Ten dokument był związany ze zniszczeniem. Rok wcześniej chyba, w tym czasie trwała wojna szwedzko-polska, więc młyn został zniszczony przez Szwedów, czy należało go odbudować, więc była okazja, żeby wystawić nowy przywilej. I tu, proszę Państwa, do obowiązków tego młynarza należało płacenie czynszu w dwóch ratach. Na świętego Jana, czyli 24 czerwca i na świętego Marcina, czyli 11 listopada. W sumie to było 18 zł. No,
trochę mniej nawet jak chłopi płacili, płacił ten młynarz, ale musiał półtorej kopy suszonych węgorzy dostarczyć do klasztoru. Ponadto 10 zł za to, żeby nie uczestniczyć w szarwarkach. Szarwarki, proszę Państwa, to jest ten obowiązek, który dopiero władza ludowa w latach 50. zniosła na wsiach. Czyli to jest obowiązek utrzymywania dróg, rowów, mostów i tak dalej we wsi. I to spoczywało na każdym mieszkańcu ówczesnej wsi, więc tu za 10 zł rocznie młynarz się mógł wykpić od tych wszystkich robót publicznych. No, to jego obowiązkiem było sprawiedliwie mleć to zboże. No, jeszcze ktoś tam Państwa pamięta działające młyny, to albo jeszcze z opowiadań rodzinnych, to często się tam narzekała, że nie za bardzo ten młynarz tam sprawiedliwie zmienił to zboże. I jeszcze jedno takie zastrzeżenie, że kiedy do niedalekiego folwarku w Ogórzu będzie przyjeżdżać przedstawiciel klasztoru, to z tego swojego stawu miejskiego ma spuścić wodę i nałapać dobrych, dużych ryb i dostarczyć do tego folwarku, żeby tam się ci przedstawiciele klasztoru mogli najeść. Karczmy były dwie. Jedna ją nazwałem w cudzysłowie wiejska, czyli tuż obok kościoła. Niestety o karczmach, tak jak na przykład o Gdyni, mamy już bardzo wczesne informacje o karczmach. Już ze średniowiecza mamy konkretne przywileje i obowiązki tych karczmarzy. Niestety o Daoksywia nie zachowały się. Tutaj najstarszy pochodzi dopiero z 1742 roku. To jest dla tej karczmy, tu jest na zdjęciu, to jest tak słynna karczma Chojków. Rodzina, która do dzisiaj posiada tą karczmę. Tu jest dla rodziny Częstków przywilej, którym, prawda, było określone, ile mają płacić czynszu. Poza tym, ja trochę będę już skracał, bo czas mija, a jeszcze nie wszystko mi zostało, więc to była ta karczma w środku wsi, a ponadto, proszę Państwa, była jeszcze karczma na Piaskach. Niestety dla tej karczmy ja już kilka lat szukałem śladów jakichś konkretnych dokumentów, źródeł na jej temat. Nie udało mi się znaleźć. Jedynie w najstarszej księdze wieczystej Oksywia na Piaskach udało mi się znaleźć informację, że były dwa przywileje z 1254 i z 1763 roku, na podstawie których tą karczmę posiadała rodzina Kurów, albo Kurowskich inaczej, ale nic poza tym, po prostu nie udało mi się odnaleźć tekstów tych dokumentów. Tym przedstawicielem pierwszym rodziny Kurów, Kurowskich, który posiadał tą karczmę właśnie w latach 1754-1763, był Michał Kur. Po nim przejęli ją jego synowie, Maciej i również Michał. Przy czym Maciej wkrótce, już pod koniec XVIII wieku, został sołtysem w Gdyni i jak gdyby scedował tą całą karczmę na swojego brata Michała. Do podziału takiego prawnego tej karczmy doszło dopiero, proszę Państwa, w 1822 roku, czyli już po śmierci tego Michała. Maciej już był starszym człowiekiem. W wyniku tych układów rodzinnych karczmę przejęli potomkowie tego młodszego syna Michała. To jest, on jest tutaj. Po jego śmierci jego żona, która wychodziła dwukrotnie za mąż, za Michała Lange, później za Jana Kolberga. Jan Kolberg był pierwszym nauczycielem oksywskim. To też ważna informacja. A szkoła w Oksywiu funkcjonowała od 1817 roku, więc on był w późniejszym czasie mężem, już jak można powiedzieć, że emerytowany nauczyciel był mężem karczmarki na Piastach. Po tej Elżbiecie z domu Izbarskiej Kurowej przejęła tą karczmę córka Magdalena, która wyszła za Ignacego Bornę. To mi się wszystko udało, proszę Państwa, ustalić na podstawie ksiąg wieczystych. Innych dokumentów do tego na razie nie odnalazłem.
Teraz, ja jestem, to widzę, muszę podejść. Córka tego Ignacego Borny, Luiza, wyszła za Jana Skwiercza z Gdyni. I od tego momentu właścicielami tejże karczmy, to jest zdjęcie z początku II wojny światowej, tego słynnego i słynnej karczmy pod Dębem, którą dzisiaj wojescy mają, był Jan Skwiercz. A teraz w pewnym momencie Jan i Luiza Skwierczowie zrezygnowali z tej karczmy i odsprzedali ją bratu Jana, Józefowi Skwierczowi i jego małżonce Magdalenie z domu Górskim. Józef szybko dosyć odumarł i sprowadzeniem tego interesu zajęła się wdowa Magdalena Skwiercz z domu Górska. Była to bardzo przedsiębiorcza kobieta, podobnie jak i córka, słynna Elżbieta Skwiercz. W okresie międzywojennym największa posiadaczka ziemska na terenie Gdyni. I on, Elżbieta, Magdalena Skwiercz z córką Elżbietą posiadały tą karczmę do 1914 roku, kiedy sprzedały ją Jakubowi Wojewskiemu, przeniosły się do Gdyni, obie panie Skwierczowe. Wtedy powstała takie słynne zabudowanie przy dzisiejszym skwerze Kościuszki, które zniknęło chyba dopiero na początku II wojny światowej. Elżbieta Skwiercz swoje grunty, to tylko już tak na marginesie, przeznaczyła pod budowę kościoła. Także to jest taka znana postać w Gdyni. I potem już niestety Jakub Wojewski nie nacieszył się tą karczmą. W 1918 roku zmarł na grypę hiszpankę, która szalała wtedy pod koniec I wojny światowej. On był jedną z tych ofiar. Jego grób do dzisiaj istnieje na cmentarzu Oksyskim, ale potem po jego śmierci karczmę przejęła rodzina. I tak w zasadzie tylko tyle udało mi się jak dotąd ustalić odnośnie tej drugiej karczmy. Proszę Państwa, tak na marginesie już na koniec. Moje obecne badania, jeżeli dotyczące Gdyni, bo to, co ja wcześniej Państwu przedstawiłem, dotyczy dokumentów z epoki od średniowiecza do pierwszego rozbioru Polski. I to będzie przedmiotem mojej książki pod tytułem Dokumenty Oksywia, Oburza i Pogórza. To jest tylko fragment. Tam, poza tym pominąłem ze względu na czas bardzo dużą liczbę dokumentów, na przykład zachowało się sporo dokumentów dotyczących uwolnień z poddaństwa. Takie sytuacje też miały miejsce, że niektórzy chłopi z Oksywia czy z Oburza wykupywali się z poddaństwa od tych Norbertanek. Wolno im było za odpowiednią opłatę i byli odtąd ludźmi wolnymi. Poza tym bardzo ciekawy już o tym też dokumencie wiele lat temu pisał nieżyjący profesor Wacław Kodyniec. Kiedy bardzo ciekawy dokument, spis inwentarza, co ten chłop miał w swoim domu. Przypadek po prostu sprawił, że małżeństwo tkaczów z Oksywia wypłynęło w morze łowić ryby. I oboje zginęli. I zostały jakieś nieletnie dzieci po nich. I trzeba było coś z tym majątkiem zrobić. Więc przyjechał przedstawiciel klasztoru, sołtys i spisali. Bardzo ciekawy dokument do życia codziennego ówczesnej wsi. Bo dokument z końca XVI wieku, także bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o wieś, rzadki, bo w Gdańsku takich dokumentów oczywiście ma wiele. Ja, proszę Państwa, w ostatnim czasie trochę badałem akta notarialne dla XIX wieku. W Polsce, w innych terenach Polski dosyć już te materiały są rozpoznane przez historyków, zwłaszcza w Warszawie, która poniosła duże straty w Powstaniu Warszawskim. Szczęśliwie zachowały się akta notarialne warszawskie i na podstawie tego powstało tam sporo doktoratów i innych prac, głównie opisujących życie codzienne warszawiaków w XIX wieku. Ja po prostu sondażowo zrobiłem takie badania na przykładzie jednego notariusza Wejherowskiego, a w Oksywie podlegało tutaj pod Wejherowo. To był notariusz, który funkcjonował w latach 1842-1872. Notariaty w Zaborze Pruskim funkcjonowały na podstawie ustawy z 1845 roku. W nich głównie ludność właściwie spisywała
kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zastawy, czyli pożyczki różnego typu i też, proszę Państwa, umowy przedślubne. Nie było tam niestety testamentów, w przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego, bo tam notariaty, tam ustawy w Królestwie Kongresowym zezwalały na podstawie przepisów jeszcze z epoki napoleońskiej sporządzać testamenty, w zaborze pruskim testamenty sporządzano przed sądami, ale mimo wszystko, proszę Państwa, było moje wielkie zaskoczenie, bo tak naprawdę jeszcze tutaj w środowisku gdańskim nikt nie podjął się tego tematu z jednego względu. Tego jest strasznie dużo i to jest niezindeksowane. Wszystkie akta notarialne tylko z Wejherowa, tych notariuszy tam było kilkunastu, z okresu właśnie mniej więcej od połowy XIX wieku do 1939 roku, to jest prawie 50 tysięcy spraw. Niezinwentaryzowanych, niezindeksowanych, więc trzeba każdą teczkę, a teczka jest rocznikowo, czyli w jednym roku i wszystko jest tam po prostu. Rocznikowo zszyta teczka, trzeba teczka kartka po kartce przeglądać. Ja przez 3 miesiące przeglądałem jednego z takich notariuszy i może światło byśmy teraz nie zapalili. Dziękuję Państwu. Dla przykładu, proszę Państwa, czego można się spodziewać po takich aktach notarialnych? Muszę Państwu powiedzieć, że byłem niesamowicie zaskoczony. Ile zaskoczony? Generalnie z Państwa, może ktoś się spotkał już z aktami z XIX wieku, wiadomo, to jest okres zaborów, wszystko jest sporządzone niemalże po niemiecku. Administracja była niemiecka i tutaj wszystko jest jasne. Ale, proszę Państwa, jest ten właśnie wyjątek w postaci akt notarialnych. I tu się okazuje, że jeszcze w drugiej połowie XIX wieku bardzo wielu Kaszubów, Polaków, mimo że już szkolnictwo jako tako działało, nie potrafiło posługiwać się językiem niemieckim, w związku z czym władze miały obowiązek utrzymywania przy każdym sądzie powiatowym tłumacza języka polskiego. W związku z czym przy każdej takiej sytuacji, kiedy przed notariuszem stawali zainteresowani i nie potrafili posługiwać się językiem niemieckim, wołano do notariusza tłumacza języka polskiego i był akt sporządzany w języku polskim. I proszę Państwa, mi się udało odkryć bardzo wiele ciekawych dokumentów dotyczących no niemalże tutaj całego terenu dzisiejszej Gdyni, włącznie z Oksywiem. A Oksywie jest o tyle ciekawe, że to byli bogaci burzy, zamożni gospodarze. Więc było tam co, na przykład jeżeli chodzi o... Dla przykładu, proszę Państwa, przyniosłem taką umowę przedślubną, czyli rodzaj, proszę Państwa, emerytury z XIX wieku. Dotyczy ta umowa jest z 1864 roku, dotyczy umowy między Józefem Klebą i jego małżonką Marianną z domu Dorsz. I istnieją. Oczywiście, ale to akurat ci małżonkowie mieli same córki w rodzinie, więc umowa dotyczy między w zasadzie jeszcze ich dwóch zięciów. Jana Mrocha, który już tam wcześniej w rodzinie był i coś tam dostał, oraz nowego zięcia, który wchodził dopiero do rodziny, Józefa Zalewskiego. Dla mnie to też był interesujący temat, bo ja zajmuję się też drobną szlachtą kaszubską. Ten Zalewski to jest przedstawiciel drobnej szlachty kaszubskiej. To jest charakterystyczne, proszę Państwa, że ci szlachcice częstokroć, nie zawsze, ale często, wobec tych burów, a zwłaszcza to jest tej kępy oksywskiej, no oni tam niezbyt korzystnie wypadali majątkowo, więc oni tam często to swoje szlacheckie pochodzenie nie eksponowali, ale bardzo chętnie wchodzili w te związki małżeńskie z tymi mieszkankami wsi górskich, zamożnych, można było się dobrze wrzenić. I ten proces jest już zauważalny od XVIII wieku. Zachowały się nawet takie wspomnienia z lat 70. XIX wieku księdza Juliusza Pobłockiego, który spisał opowieści swojego dziadka z końca XVIII wieku, kiedy właśnie tam opisywał sytuację, kiedy jak jeden z jego krewniaków, niejaki Lewiński z Korzyczkowa, wrzenia się w gospodarstwo górskie w Dębogórzu. I to też jest wtedy właśnie postrzegane jako taki, my nam dajemy prestiż, a wy nam dajecie na dobrą zabezpieczenie majątkowe. Więc tu jest przykład takiego wejścia do rodziny górskiej Józefa Żeleckiego i proszę
posłuchać kilka tylko wyjątków, bo dokument ma kilka, aż 7 stron, więc tylko takie najciekawsze. Paragraf pierwszy. Małżonkowie Józef i Marianna Chleba sprzedawają jej grunt w Oxhoft pod numerem 13 księgi hipotecznej ryczałtem właścicielowi Józefowi Zelewskiemu pod tym warunkiem, że się jej córką Anną Chlebą, z którą już raz jest zapowiedziany, w 3 tygodniach ożeni za 6 tysięcy talarów i dożywocie. Nie ożeniłby się Józef Żelewski z Anną Chlebą, więc ma ten kontrakt jako niezrobiony być uważany. Było pierwsze zastrzeżenie, że ma się ożenić, dopiero będzie to gospodarstwo jego. Proszę Państwa, oczywiście tutaj na następnych stronach dokładne jest rozliczenie. To nie jest tak, że on musiał tam 6 tysięcy zapłacić. Okazało się, że ten gór też był zadłużony. Że tamten zięć musiał też pospłacać jego długi, tego Chleby, więc to już mu się wliczało w koszta. Trochę tam się jeszcze musiał rozliczyć z tym drugim szwagrem, z Mrochem, z Kosakowa. Ale najciekawsze, proszę Państwa, jest ta emerytura, czyli to dożywocie. To Państwo, który jest ze wsi, jak ja, bo ma rodzinę, miał rodzinę na wsi, to dopiero wie, że towarzysz Edward Gierek dał rolnikom emeryturę. Wcześniej po prostu to była łaska albo niełaska dzieci, więc każdy z tych gospodarzy, przepisując ziemię na rzecz dzieci, zabezpieczał się właśnie w sposób notarialny. I paragraf 4 ma, proszę Państwa, 15 punktów. Jeżeli chcecie, to przeczytam, bo jest bardzo interesujący, co sobie zabezpieczali ci ludzie na starość. Nabywca zobowiązuje się zbywcom następujące dożywocie bezpłatnie aż do ich śmierci dawać. Tę izbę, którą teraz deputatnik Marcin Chleba, tu tylko wyjaśnię, Marcin Chleba to jeszcze był, to był ich dziadek. Okazuje się, że prawie 100 lat miał, rok później dopiero zmarł. Więc tutaj była taka sytuacja, że on też już miał deputat w postaci tego dożywocia. No nie chciał umrzeć, tak długo jeszcze siedział. Ten Marcin Chleba na górstwie posiada wraz z górą nad Takową i prawo do współużytkowania kuchni i do użytkowania sieni. Aż do śmierci Marcina Chleby będą nabywca i zbywcy posłów mieszkać. Drugie. Chlew w szopie górstwa, a to w tym końcu na zakup. Trzecie. Od chałupy do gruntu należącej przy błocie wiejskim położonej połowa takiej, a to ta na wschód leżącą, również połowa Chleba do Takowej należącego. Deputatnikom służy prawo, gdy w opomienionej chałupie nie chcą mieszkać, Takową na jej rachunek zadzierżawić. Czwarte. Rocznie 20 szefli żyta, 3 szefle jęczmienia, 2 szefle grochu, 2 szefle owsa, 40 szefli kartoflów, a to w czasie od świętego Marcina aż do świętego Marcina. 5 rzędów rannych kartofli, czyli wczesnych, obrobionej i odnojonej roli w pierwszym do gruntu należącym plonie przy wsi. 6. Żelazną krowę z wolnym paśnikiem i paszą zimową i musi nabywca pastorza stawić i zapłacić, lecz jest mu wolno Takową ze swoimi krowami dać paść. Tak długo żelazna krowa sucho stoi, musi nabywca deputatnikom co dzień kwartę mleka dać. Czyli po prostu, kiedy krowa nie dawała mleka, musiał ze swojego mleka oddawać. 7. Wełna 4 skopów. 8. W jesieni tłustego skopu i 6 tłustych żywych gęsi. A w czasie od świętego Marcina aż do Bożego Narodzenia 100 funtów tłustego mięsa wołowego i 100 funtów tłustego świniego mięsa. 9. Na wiosnę żywego prosiaka 6 tygodni starego. 10. Ćwierć rocznie talara na sól i na święty Marcin 15 talarów gotowych pieniędzy do jej potrzeb. 11. 20 łokci cienkiego bielonego płótna. Berliński łokieć szerokiego w sierpcu. 12. Miesięcznie funt kawy i 2 funty cykorii. No to już może tak jest. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten dziadek przeze mnie wspomniany, który zapisał w 1835 roku, również sobie tą kawę zażył. Czyli to jest też ciekawy materiał do tego, że ta kawa była pijana już od początku XIX wieku.
13. 2,5 achtla suchego torfu w końcu września z wolnym zwiezieniem jako to klatę sosnowego drzewa szczapowego i do umieszczenia takowego miejsce w plewie. 14. Użytkowanie sadu, które teraz deputatnik Marcin Gleba ma do użytkowania od tegoż śmierci. 15. Nabywca zobowiązuje się dalej deputatnikom 10 razy do roku furmankę w jednego konia, jeden dzień i na odległość najwyżej 4 mil do ich dyspozycji stawić. Takowych dalej miesięcznie dziewczynę albo kobietę na swoje koszta do chędożenia i bielizny stawić. Nawet nie prali, tylko musiał nająć. Nareszcie takowym wodę do ich osobistej i gospodarczej potrzeby dawać i mają deputatnicy mieć prawo sobie takową bez pytania z beczki nabywcy nabierać. Czy nawet o wodę można było się pokłócić. Gdy jeden z deputatników pomrze, ma przeżyjący odtąd od prestacjów, to nie wiem tego co słowa jeszcze muszę to wyjaśnić, które się dzielić dadzą, 2/3 części odebrać. Cokolwiek bądź zaległego deputatu przy śmierci ostatniego z deputatników nie ma być żądane od sukcesorów, czyli żeby się już tam rodzeństwo nie wtrącało. Nabywca zobowiązuje się deputatników do ich śmierci podług ich stanu dać pochować, a do każdego pogrzebu najmniej 20 talarów obrócić i mają dlatego po śmierci deputatników pozostające zapasy w żywności, sukniach, bieliźnie jemu do własności przypaść. To jest określona, proszę Państwa, suma, za jaką należy wyprawić pogrzeb, bo to też było uzależnione, była taksa w kościele, czyli tam odpowiednie dywany, ilość świec i tak dalej, czyli to był już taki ślub typowo... Pogrzeb, przepraszam. Dziękuję za uwagę. Ja myślę pytanie, kiedy to był ten kurs? Proszę Państwa, to jest znane. Bardzo często z tych materiałów korzysta profesor Bożyszkowski, który już tych publikacji ma na swoim koncie. Ludzie to jeszcze w rodzinach mają, ale najczęściej one dotyczą już XX wieku. A tu... Tak, to czyli XX wiek, a to są z XIX wieku się okazuje, że było prawie tak samo. Ale ja byłam na dzisiejszym wieku już 3 lata temu i taki testament trzymano przysadło. Jak żona, dwie kury, gdzie tam, ile koszu, ile gamieszku, ile... Tak? No ja pierwszy raz... Jedno pytanie, czy oburze to część Oksywia już dawniej historycznie ta nazwa istniała, tak? Tak, to jest samodzielna wieś i ona ma też, tak jak tu omówiłem, profesor, dokumenty Oksywia, oburze również ma swoje. I to w tej mojej książce będzie, ale to po prostu nie o wszystkim mówić to nie sposób. Od kiedy ta ustawa była ta notariacie? Od 1845 roku, ale notariat jako w ogóle instytucja znana jest od średniowiecza. Ona była związana z hipoteką i ona się najbardziej rozwinęła w XIX wieku, kiedy się zaczął rozwijać kapitalizm, kiedy wiele było, dochodziło do, było uwłaszczenie chłopów, więc dochodziło do wymiany własności, kupna, sprzedaży, to trzeba było gdzieś odnotowywać. Poza tym dochodziło do bankructw. Więc tak, żeby ktoś, no to przepraszam, nie nadział się na jakieś, prawda, długi, no trzeba było mieć wgląd do hipoteki, a wszelkie wpisy do hipoteki przechodziły poprzez urząd notarialny. Tak jak i dzisiaj. Tak, to tam są... Wiesz, to jest jest na podstawie, jest sfałszowany akt przyznania. Czy tu nie zachodzi takie prawdopodobieństwo, że to nadanie Oksywia również tam coś... Nie, tak to już jest wykluczone. To nie jest... Tutaj nie ma to. Ale słyszał Pan o tym? No tak, bo proszę Państwa, cystersi to w ogóle byli masowo produkowani w falsyfikacji. A to Rubia tak, ale nie mówiłem. Ja proszę, mogę Państwa odesłać do mojej publikacji o dziejach osadnictwa na obszarze Gdyni, gminy Kosakowo. Ja tam ten cały konflikt szczegółowo omawiam. Tam też cystersi powoływali się na falsyfikaty, żeby postawić na swoim. Korzec zboża jest jakiś bardziej zrozumiały jednostka.
Korzec, szepel, to jest objętościowa. Teraz korzec oczywiście z żyta, pszenicy, to trzeba w tabelę teraz zajrzeć, trzeba panu wspomnieć. Nie, to różnie to jest tam przeliczane. Zależy jeszcze w jakiej epoce, bo w jednym stuleciu to tyle oznaczało, że to są specjalne tabele i trzeba z tego skorzystać. Ja na pamięć tego nie staram, nawet się staram zapamiętać. A jakie włóki tutaj? Jakie włóki tu są te tak zwane małe flamandzki, które no, były najbardziej powszechne na Pomorzu. To jest 16,8 hektara. Bo też były różne. One się zmieniły po rozbiorach. Wtedy władze już pruskie wprowadziły włókę czy łan brandenburski, który miał już troszeczkę inną powierzchnię. Także to wszystko uległo zmianie. Włóka czy łan dzielił się na 30 morgów. Ta włóka chełmińska miała 30 morgów. Morga była około pół hektara, tam plus minus, tak? W czasach pruskich ćwierć hektara, więc taka była różnica. A nazwa Oksywiec, słyszałem, czego chodzi? A, o, właśnie, no ja wspomniałem. Okosolne, tak? Przez wiele, wiele lat, proszę Państwa, wałkowane było wersja o tej głowie wołu, że to taka nazwa pochodzenia skandynawskiego, normańskiego, Okshoved, czyli głowa wołu. Buda już w latach 70. mówił, żeby tą teorię złożyć, dosłownie napisał, złożyć do grobu, bo ona powstała w XIV wieku w administracji, w kancelarii krzyżackiej. Okshoved, jest to taka też miara powierzchni, objętości średniowieczna i tutaj krzyżacką, widocznie jakaś zbitka powstała, no Niemcom w końcu, więc utworzyła się ta nazwa Okshoved. A tak naprawdę Oksywie jest pochodzenia nazwą słowiańskiego i oznacza to okno solne, to już językoznawcy tutaj opracowali, tylko jakoś historycy przez długi czas tego nie dostrzegali. Może jakieś sądy? Jest i były sonda do dowody, że to było, ponoć jest kilometr pod Chełmą, to jest duży zasób soli, którą tam się nazywa. Tak, to zresztą siedzą geolodzy przede mną, wiedzą lepiej. Jeżeli nie mam więcej pytań, to dziękuję. Dziękuję bardzo.